Hej, cześć, witam serdecznie. Gwint, wiedźmińska gra karciana, Murwran Vurhis, Nilfgaard, cesarski zwiat. Ja jestem Arkadiusz. Dziś po raz kolejny nadrabiam zaległości z Nilfgaardem. Polecimy sobie cesarskim zwiadem. Umiejętność Murwrana ujawni do 4 kart dowolnego z graczy. Jednostki z pola, 3 razy cesarski golem, który za każdym razem, gdy ujawnimy kartę z ręki przeciwnika, pojawia się znikąd, 3-krotnie Daer Lańscy Piechurzy, którzy pojawiają się za każdym razem, gdy ujawnimy tę jednostkę w naszej ręce znikąd. Oprócz tego Nilfgaardzki Rycerz, Płotka, Cynthia, Peter Sargwynlef, który resetuje wybraną jednostkę, jeżeli jest sojusznikiem, ulepsza ją o 3, jeżeli wrogiem okalecza o 3. Meno, który rani wybranego wroga o 4, jeżeli ta jednostka jest szpiegiem, niszczy ją momentalnie, i Geralt. 3 zwiadowców, chorąży brygady Nauzika, który będzie nam usuwał pogodę, alchemik do odkrywania kart z naszej ręki, 3 razy ognisty skorpion, Van Hemar, tworzący trzaskający mróz, czyste niebo lub efekt uboczny, Asirvar Anahid, która wtasuje do 2 brązowych lub srebrnych kart z cmentarza do talii. Kombo pogód, czyli Ragnar, Rok i Susza, złotych pogód, to potrafi rozbić człowieka w pył. I Cantarella, która oprócz tego, że dobiera jedną kartę, dobiera się do jakichś papierów, dobiera się do jakiegoś gościa, ewentualnie ten gość dobiera się do niej, to bez znaczenia. Ostatni z deków, który faktycznie zrobił na mnie pozytywne wrażenie z tych 30, które sobie tam kiedyś utworzyłem. No ale jak wspomniałem, każdy deck ma swoje plusy i minusy i trzeba się. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Zgodzić tak czy inaczej. Okej, lecimy. Nilfgaard versus Nilfgaard się okazuje. Co byśmy chcieli, czego byśmy nie chcieli? Na pewno nie chcemy cesarskich golemów. To jest raczej jednostka, która wyskoczy znikąd. Jeden ognisty skorpion, jeden alchemik. Będziemy mogli sobie dobrać jedną kartę. 2 razy pogoda. Jest ok. Zobaczymy, co ciekawego. To jakaś pomyłka. Przyniesie nam wyrzucenie daerlańskich piechurów w teren. Raszejs! Bintwe! To ci niespodzianka. Ku chwale cesarza! Jest Cynthia, bardzo dobrze. Zobaczymy, czy oponent będzie posiadał jakieś odpowiedzi na pogody. No jeżeli nie, no to ma ciepło i sucho. Może posiadać tych chorążych brygady Nauzika. To jest dobra jednostka, tylko tyle, że ona ściąga pogodę z jednego rzędu. Nie myśl, że możesz mi rozkazywać. Ale będzie kombinował. Nie trafiliśmy w ogóle żadnych złotych kart. No te 2 pogody nam się trafiły. Barbarzyńcy. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. To mi się podoba. Dobra. Warum. Nie będziemy kombinować. Upierdliwi strzelcy. A skoro upierdliwi strzelcy, to sobie dobierzmy jeszcze kilka kart. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Przede wszystkim odkryjmy u siebie oczywiście piechurów. Odkryjmy u siebie oczywiście ognistego skorpiona i zobaczmy, co tutaj przeciwnik będzie trzymał. Raszejs! Intwe! Intwe! Tych szpiegów za wielu nie ma, to ta jednostka się tu za mocno nie zbufuje. 50 do 35. Czy będziemy strzelać? Będziemy. Kto będzie następny, to będzie nasz cel. Jak nie siłą, to sposobem. A, czyli będzie coś kombinował. Dobra, to w takim razie... Nic się przede mną nie ukryje. Ta pani też nam się przyda.
Zobacz 3 karty ze szczytu twojej talii, a następnie zagraj 1 umiejętność, oczywiście dowódcy Jana. Jak nie siłą, to sposobem. Co on tu ciekawego na tym cmentarzu ma? No nie, nie chcielibyśmy mu tego wracać na rękę, to by była raczej bzdurka. Ku chwale cesarza! Tu jeszcze widzę Nilfgaardzki oficer, też jest spoko. W ogóle nie mam tych kart? Nie no, mam chyba jedną. Muszę sobie albo resztę dokupić, w sensie skraftować, ale też nie mam teraz, bo przecież zainwestowałem w to. Eric Lawyer! Yennefer. Dobra, Yennefer nie jest zła. Chwała wielkiemu słońcu! Cel namierzony. Usuwanie pogód nie ma sensu. Ragnarok bym chciał sobie zostawić na następną rundę. W takim razie weźmy sobie siłę tego pana, przechwyćmy. Kafir, mój syn. Jeszcze poleci pewnie skrytobójca. Skrytobójca jest spoko, z tym, że on najsłabsze jednostki bufuje. Tutaj plus 7, tu jeszcze będzie mógł coś sobie ogarnąć. Nausicaa, naprzód! Zróbmy tak. Agresywna gra. Ale oponent decyduje się odpuścić. Słusznie. Straciliśmy umiejętność. To jest takie trochę średnie. On dobrał sobie, tutaj sobie dobraliśmy, do arlańskich piechurów wymienimy. No i lecimy dalej z koksem w takim razie. Pogoda. Nilfgaard! A tutaj byśmy sobie mogli... Estergaremnyt! Chyba troszeczkę przedobrzyłem generalnie. Okej, okay, okej. Okay. Podnieciłem się tą pierwszą rundę, teraz troszeczkę błędów błąd w sztuce wystąpił. Dobra, coś sobie tam wtasujemy. Coś sobie wtasujemy do rączki. Tylko teraz pytanie, które są karty nasze, a które są karty jego? Dobre pytanie. Zwiadowców byśmy chcieli. Nas pojechał do zera praktycznie. Ach, niepotrzebnie wystawiałem tego gościa z tą pogodą. Kurczę, no ale co zrobić? Nic nie poradzimy. Aha, czyli on tutaj w ogóle też poleciał po całości. Tą jednostkę raczej byśmy nie chcieli jej widzieć. No i to nam powinno wystarczyć 12 punktów. Tak jak wspomniałem, nie będziemy się tu specjalnie szulać. Poszło dobrze. Poszło sprawnie. 75 golda do przodu. No to jeszcze jeden mecz. 205 znowu się zrobiło. Czyli będzie można nabyć jedną beczułeczkę jeszcze pod koniec. Tak sobie liczyłem, że to może tak właśnie być. Powiem szczerze, mam więcej golda niż deków w tym momencie. Nie mam żadnego deku, który mógłbym zaprezentować, ale to akurat najmniejszy problem. Nie uznaję niczego, co ludzkie. No ja idę pewnie na tych śmiesznych Dolbladhanna. Nie każda bitwa musi kończyć się przelewem krwi. Ale może ich ogarniemy, zobaczymy. Znowu dwie pogody, bardzo dobrze. Geralt, Menno. Tych gości będziemy mogli sobie wymienić. W razie czego, jakby miał pogodę, będziemy mogli sobie zrzucić z jednego rzędu chorążą brygady Nausicaa. Tutaj najpierw trzeba się troszeczkę z tymi pogodami wstrzymać, on tam pewno będzie miał jakąś odpowiedź.
Deck będzie miał na pewno 3-2 brzaski. Jeden na pewno. Poleci pewnie jakaś tarcza na dzień dobry, bo to tak najczęściej się rozpoczyna. Pokój z ludźmi? Abetarse! A jednak nie. Ale to jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. No nie, no skąd, no gdzie? Raszejs! Intwe! Intwe! No Azula, to ciekawostka. Chwała wielkiemu słońcu! A i szkoda, że się nie trafił ognisty skorpion. Ale było blisko, było blisko. Wytrwałości, miły. No dobra, i teraz myślę, spróbujemy sobie. Jednak z pogodą polecieć. Jedna pogoda jest bardzo spoko. Cztery możemy zranić, to trochę mało w sumie. Zobaczmy, co przeciwnik ma. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Najpierw na pewno wymienimy tych, tym sobie strzelimy. No i zobaczmy, co będzie miał tutaj. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy! Na pewno ma pożogę, to trzeba brać pod uwagę. I na pewno ma dar natury, czyli tutaj na pewno gra na tych śpiesznych Dolblathanna. Korzystał jeden przełom. Nie zagrał żadnej wyroczni. To też należy zwrócić na to uwagę. Ciekaw jestem, jakbyśmy wybrali w ogóle jednostkę karty specjalnej. Czy on by się jakoś ten zwiadowca zbufował? Chyba nie bardzo. Jeśli zginie ładnie, zginie ten świat. Dobra, na pewno chciałbym sobie płotkę wrzucić. Cesarskich golemów chyba niekoniecznie. To są jego karty, więc nawet tam nie patrzę. No dobra, niech będzie ten pan. Jakieś ostatnie słowa. Płotka. Karta legenda. Karta z Bugiem. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Czyżby wszystkie pogody były na rączce? Się jeszcze wysypał z jednostkami, będziemy mogli sobie użyć tego całego Van Hemara, który nam stworzy trzaskający mróz. Ewentualnie... No nie, to chyba jednak w ogóle nie jest żaden z tych deków, który myślałem, że będzie. Coś będzie nam skubał z cmentarza, bo tak chyba tam się przygląda, uważnie. Nie uznaję niczego, co ludzkie. No dobra, polećmy sobie. Pokaż, na co cię stać? Trzaskającym mrozem, w gruncie rzeczy, czemu nie? Dobrze nam na razie idzie. On może mieć trzech tych łebków, kurczę, na ręku. To teraz są już konkretnie zbufowani po 13. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. O. No to się niespodzianka. Sege! Ratuwen! No nie, chyba jednak ich nie posiada, bo by już na pewno jakiegoś wrzucił. Dobry człowiek. Martwy człowiek. Zasadzki jakieś, okej. Czyli bym miał 22 w tym momencie, gdybyśmy się spasowali. Zrobi się. Jeśli
pierwszą jednostkę nam cofnął 20, no to sporo. To sporo. Chem! Czyli jednak posiada, kurczę, skubane. Dobra, niech wyrzuci tego jednego jeszcze. A nie, nie będzie musiał wyrzucać, bo tutaj się pojawi kto? Turwiel. Szkoda na nich strzał. 13, czyli teraz prawdopodobnie jeszcze mu został jeden na ręku. To teoretycznie, jeżeli by go niczym nie zbufował, to byśmy mogli go jeszcze pokonać. Cantarella, no dobra karta jesteś. Ewentualnie można by było w sumie w gruncie rzeczy cię zostawić i zniszczyć cię później. No zobaczymy. Zostawić Cantarellę, zniszczyć go Meno. Wyrżnąć ich co do nogi! Nic się przede mną nie ukryje. Z resety wybraną jednostką, jeżeli jest sojusznicze. No, to mi akurat w ten czas pasuje. Teraz... Cesarstwo zwycięży! Jestem w szoku. Warum? Nordlingowie nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Okej, czyli jak widać ten tekst się sprawdził. Druga runda troszeczkę mi nie poszła. Jemu nie doszli praktycznie w ogóle ci strażnicy z Dolbladhanna, czy jakim tam ładnie. Także poszło sprawnie, poszło dobrze, poszło po naszej myśli. Dobra, w takim razie co? Przejdźmy do sklepu. Czas na jakąś beczułeczkę. Miejmy nadzieję, że wypadnie nam coś, czego nie posiadam. Karciochy na każdą okazję! No jest coś niezwykłego nawet. Brygada Nauzika, okej. Okej, Piorun Alzura. Tarczowniczka planu. I więcej, czyli nic niezwykłego, nowego. Łykamy to, co jest. Bardzo spoko. Mam nadzieję, że się podobało. Udało nam się wszystko ogarnąć zgodnie z planem. Poszliśmy do przodu troszeczkę. Mam jeszcze 105 golda, także zostawię sobie to na następny raz. Trochę pokompletuję jakieś te deki sobie potworzę, popatrzę, podziwię. I będziemy kontynuować przygodę z Gwintem, wiedźmińską grą karcianą. Ja jestem oczywiście Arkadiusz, jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę, jeżeli się nie podobało, zostaw kciuk w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, oczywiście liczę na jakiś komentarz. Wszystkiego dobrego i do wkrótce, na razie, cześć.